dobry. Dzień dobry. Dzień dobry. Jak widzicie, nie jestem dzisiaj sama. Jak się możecie domyśleć, chcielibyśmy porozmawiać o związkach. Ta nasza rozmowa chcielibyśmy, żeby bardziej była taka na pełnym luzie, żebyście się nie krępowały. My akurat i Małgosia i ja jesteśmy osobami rzeczywiście, które się doświadczyło. Nawet tak się spotkaliśmy, to nasze stwierdzenie, kiedy stanęliśmy obok siebie, Małgosia do mnie mówi, nie stawaj tak blisko, bo zaraz powiedzą, że będziesz moim trzecim mężem. A tak się składa, że ja miałem też dwie żony wcześniej, więc mówię, więc wszystko się zgadza. Małgosia, to będziesz moją trzecią żoną. Spróbujmy do trzech razy sztuka. Tak, ale też pewnie w tej dalszej naszej dyskusji dojdziemy pewnie też do takiego wniosku, że czasami ciężko wypracować ten złoty środek. Niezależnie od tego, ile mamy lat, gdzie mieszkamy, czy jesteśmy kobietami, czy mężczyznami, zawsze na pewno mamy bardzo wiele do powiedzenia na ten temat. Ale nie każdy z was ma pozytywne wspomnienia i nie każdy z was ma pozytywne doświadczenia. Myślę o tobie, Samantha, bo Samantha miała świnienie faceta, może tak. Ogólnie byliśmy 5 lat. To był chłopak, który generalnie nigdy mi się nie podobał. I to nawet z wyglądu czy z charakteru. Ale jak zaczęliśmy się spotykać, mieliśmy wspólnych znajomych, to jakoś tak się zeszliśmy. No ale zaczęło się po prostu być nie fair. Zdrady. I to nawet na moich oczach. Po prostu nadal mnie to trochę boli. Strasznie zaburzył mi taką wartość siebie. Później popadałam w paranoję, tak naprawdę czułam się gorsza od innych dziewczyn. Do teraz tak mam. Ale wiesz, że to jest nieprawda. Nie wiem. Ktoś, kto jest w stanie powiedzieć o tobie źle, ktoś, kto jest w stanie zrobić ci krzywdę, niestety dla nas jesteś w stanie wpłynąć na naszą samoocenę. To, co wam najbardziej pomoże w związkach, to jest na pewno poczucie własnej wartości. I ono nie może być zależne od tego, co ktoś mówi o was. Ważne jest to, co związek robi z wami. Znaczy, on musi iść w dobrą stronę. I nie ma znaczenia naprawdę to, co ludzie sądzą na ten temat. Ważne jest to, że czy wy widzicie, że się rozwijacie w związku, czy ten związek kształtuje was w pozytywną stronę. Na przykład związek de facto nasz, który był bardzo taki kontrowersyjny na początku, że wydawałoby się, że w ogóle do siebie nie pasujemy, że jesteśmy z dwóch światów, że ktoś, kto, nie wiem, przyglądał się temu z boku albo to komentował, uważał, że to nie ma tak naprawdę prawa bytu, to nie ma prawa się udać. Presja na Małgosi była większa przeze mnie, może tak. Przez swoją rock'n'rollową duszę. Może, powiedzmy, opinia była różna, ale tu Małgosia się wykazała, była bardzo mocno asertywna na coś, co mówią inni, dokładnie. Co też wynika z poczucia własnej wartości. I to jest ważne, żebyście zawsze sobie dawały ostatnie słowo na różne tematy.